Dobra, uwaga, mówię wam historyjkę. Bardzo zdenerwowany Tubson mówi historyjkę. Z życia prywatnego, zazwyczaj tego nie robię. Nie lubię mówić o prywatnych rzeczach, ale to już kurwa trwa za długo, mnie to denerwuje. Kojarzycie, jak czasami coś oglądamy, gram i tak dalej, mi napierdala w ścianę ten dziad? Mnie ciekawi, czy w przedszkolu się z nim dzieci kurwa bawiły. Mi się wydaje, że też nie. Cztery! Okej, okay, ładnie gra. Puka i się w główkę puknie. Jak ktoś ogląda mnie tak już dłużej niż pół roku, to pewnie kojarzy to. On się budzi kurwa jak smakosz po 23 latach i losowo go najdzie i mi będzie pukać. Czasami to robi, czasami nie, to jest RNG. Dzisiaj tak, przed live'em, godzina 20.40 albo 20.50. Ja sobie tam rozmawiam z moją kobitką. Gadamy sobie, taki sam mam ton jak teraz mówię do was. I mi napierdala. Ja tak ściągnąłem, mówię, słuchawki, tak na pewno dobrze słyszałem? Napierdala mi dalej. Ja tylko mówię, tak jak teraz do was. Ja mu tak krzyknąłem, wejdź się pierdolni, jeszcze raz kurwa zapuka, jutro przychodzę ciebie pukam. I nie zapukał, ale gadał godzinę, taki wkurwiony pod nosem, no kurwa, po policję zadzwonię, coś tam, słyszałem, tak pierdolił. O, i zadzwoniłem ja, mama może powiedzieć, że już jestem, 60, i powiedziałem, że takie coś już tutaj, ile ja już tu mieszkam kurwa, z ponad 2 lata, i powiedziałem, co jakiś czas op, tu mi napierdala w ścianę, denerwuje mnie to, ja tylko sobie rozmawiam, ja nie mam jakiejś kurwa głośnej muzyki, tu nie napierdalałem jakieś głośniki kurwa, full muza na pizdę, nic, ja sobie po prostu te kosy kurwa rozmawiam. Gościu tam mówił, że zobaczymy, żebym poczekał, czy będzie tak dalej i wtedy dam znać. I tam przyjdą, sprawdzą, czy on jakiś pijany kurwa, czy chuj wie o co mu tam chodzi. Ale no już się uspokoił chyba. I teraz powiem wam tak, przybliżę wam to, wyobraźcie sobie. Kiedyś mówiłem, że to jest sąsiadka, bo tak mi się wydawało, ale po 2 latach jak tu mieszkam, to jest sąsiad. Sąsiadka też jest, ale zaraz właśnie to dokończę. Tam jest taki, kto to w ogóle robi? Taki chłopca ma chyba z 50 lat, albo tak go alkohol postarzał, nie wiem. Jest taki chuj stary, biera się jak menel jebany. Ma takie ciuchy kurwa jakby na budowę szedł i on tak non stop się ubiera. I capi od niego w chuj alkoholem. I to nie mówię, żeby go ubierać, tylko tak jest kurwa, non stop. Jak się tam gdzieś go przechodzi, widzi i tak dalej. I ona kurwa żonę. Taką, wydaje się 20 lat młodszą. Taką, jakbyście ją zobaczyli, to serio to się wydaje taka, że no okej, babka. To w ogóle się jakby tak, wiecie, nie kalkuluje, że taki menel jebany, śmierdzący z taką babką. Od razu jakbyście zobaczyli obok dwóch kosie, by to by wam coś się by, no nie łączyło. Nie, to żona. I ja tak kiedyś to z moim bratem, bo mam brata w ogóle też. Kolejna prywatna rzecz. Ale dzisiaj jest dzień prywatnych wyznań Tubsona, wkurwionego. I on jest starszy. I tam mówię bratu, że no, że ten sąsiad był taki siebnięty, że on jakiś powalony i tak dalej. Ja powiedziałem kto to i on mi powiedział szczerze, że tego żona, to normalnie ona tam go zdradza. Jest kilka ludzi tutaj z miasta, co autentycznie omruchali. To jest potwierdzone info. Także temu chujowi ze ściany, co pijany się wyżywa na mnie, że ma chyba smutne życie, to żonę mu ruchają. Ciekawostka o sąsiedzie, co mi puka w ścianę. No tak mnie denerwuje, że masakra. Musiałem to powiedzieć. Musiałem. Tak mnie dziadu denerwuje. Masakra. Co o tym sądzicie? Ja już nie mogłem. Znaczy jak nawalał, to tak... Wiecie, ja nie lubię jakichś takich awantur, dram, tak jakby je... Tak rozszarpywać, tak gadać o tym, przeżywać. Ale no kurwa, już musiałem. Przysięgam. On puka w ścianę, ale jemu żonę pukają. No tak jest właśnie. Tak właśnie kurwa jest. Kiedyś jaką pukał, to ja mówię, wracam do tego. Ja nie lubię tak przeżywać tych dram, jakichkolwiek. Tam je roztrząsać, kurwa, gadać o tym.
ale dziś już musiałem. Czasami jak się zdarzało, to mówiłem kiedyś, że o, to nogą se pukłem, ale kurwa, no tak to wygląda sytuacja. Także kiedyś będzie coś takiego, będzie nie dawał spokoju, to już macie w miarę przybliżony obraz. Kto to jest? Co tam mu się dzieje w życiu prywatnym? Bo mi się wydaje autentycznie, a to też to taty zadzwoniłem, że no to on pojebany? Nawet 21 nie ma, on mi napierdala. I tak tata powiedział, że on chyba jest nachlany i tak w sumie rzeczywiście może jest nachlany. Jak śmierdzi od niego alkoholem, kurwa, na dworze za każdym razem. Możliwe. Dobra, jebać to.